Dzień dobry Państwu, spotykamy się na wiosnę 2015 roku, mamy końcówkę marca. Chciałbym ponownie przedstawić Pana Dariusza Korpusińskiego, kierownika budowy szczecińskiego szybkiego tramwaju. Panie Darku, kiedy spotykaliśmy się jeszcze pod koniec zeszłego roku, życzył Pan sobie, życzył Pan szczecinianom, żeby roboty, które są prowadzone, można było kontynuować ciągle, bez przerwy, z powodu łagodnej zimy. Czy te życzenie się spełniło? Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że dzieci nie mają mi za złe tego, że sobie wymarzyłem, żeby w tym roku zima była łagodna, bo tak się stało i rzeczywiście aura nam sprzyjała. Roboty praktycznie żeśmy prowadzili przez cały okres zimowy bez przerwy. W tej chwili praktycznie już mamy cały układ torowy wykonany. On już jest docelowo podbity przez placer, także już jest na rzędnych docelowych. Mamy wykonane perony, krawędzie peronowe, ustawione konstrukcje wiatr przystankowych, łącznie już z zamontowanym oświetleniem, co widać, jak się przyjrzymy, już oprawy wiszą pod wiatami. W tej chwili trwają roboty związane jeszcze, wykończeniowe, związane z układaniem nawierzchni na peronach. Tutaj pragnę zaznaczyć, że perony już będą przystosowane do osób słabowidzących czy lub niewidzących w ogóle. Także w tej chwili trwają te roboty związane z układaniem nawierzchni na peronach, z montażem siedzisk na wiatach, z montażem przejść dla pieszych przez torowisko, z montażem balustrad, barierek zabezpieczających. W tej chwili w podziemnym przejściu, tutaj na pętli turkusowej, montujemy też oświetlenie, balustrady. Takie, można powiedzieć generalnie, że trwają już roboty wykończeniowe związane z montażem już takiej infrastruktury wykończeniowej plus zagospodarowanie terenu. Tutaj w oddali widzimy, już humusujemy teren, siejemy trawę. Za chwilę też w tym rejonie przystąpimy do wykonywania nasadzeń roślin. Ulica Batalionów Chłopskich też już jest na ukończeniu. W tej chwili tam trwają roboty wykończeniowe związane generalnie z wykonywaniem obruków, czyli kończymy wykonywanie chodników, zatok autobusowych, kończymy wykonywanie zagospodarowania terenu, czyli już humusujemy, siejemy trawę. Tam już w tamtym rejonie rozpoczęliśmy nasadzenia roślin. Także generalnie montujemy oznakowanie pionowe. W najbliższym czasie przystąpimy do wykonywania oznakowania poziomego, już malowania. Z tym, że tutaj pragnę zaznaczyć, że cały czas odbywa się ruch wahadłowy. To ze względów na bezpieczeństwo i zarówno pracowników pracujących na budowie, jak również i na dla bezpieczeństwa użytkowników dróg, ponieważ jeszcze cały czas w tym rejonie występuje ciężki sprzęt budowlany i tutaj nie chcielibyśmy, żeby doszło do jakiegoś nieszczęścia. W porozumieniu z zamawiającym zostało to uzgodnione, że wszystkie ekrany biegnące na zwieńczeniu, my to nazywamy na murkach oporowych wykopu obudowanego, zostały zaprojektowane w barwach czy we wzorze, tutaj wszędzie stosowanym, jak widziałem w Szczecinie, w barwach Floating Garden i w tym wzorze, który jest powszechnie stosowany w Szczecinie. Także no, jakoś tak myślę, że pozwoli to wkomponować się w krajobraz tutaj Szczecina w miarę gładko i miło. Odkryj na dobre Szczecin.